Przyjaciele, mówił do was mój mąż przed chwilą. Ja się nazywam Julita Korgol. Możecie nas znaleźć w internecie, na YouTubie, na Facebooku. Tam jest mnóstwo świadectw ludzi, którzy wyszli z różnego rodzaju chorób, patologii i nieszczęść w swoim życiu, dlatego że spotkali się z Jezusem. Ja tak jak wy kiedyś studiowałam, mój mąż też. Gdy kończyliśmy studia, naprawdę myśleliśmy, że jak sięgniemy po sukces finansowy, to sami sobie będziemy wszystko zawdzięczać. Bóg nie istniał w naszym życiu. Nie potrzebowaliśmy Go w naszym rozumieniu. Patrzyliśmy na to, że można mieć dużo pieniędzy i sukces. Swoją ciężką pracą zapracować na to. Ale jak bardzo się pomyliliśmy w swoich sercach, dowiedzieliśmy się, może z 10 lat później, może trochę mniej. Gdy wiedzieliśmy już w swoich sercach, że czujemy dużą pustkę, że choć mamy kupę pieniędzy, piękny dom, dwoje dzieci i pozory tego wszystkiego, do czego biegniecie wy, to wiedzieliśmy, że wewnątrz siebie czujemy pustkę. I ludzie przyszli, tak jak wy słyszycie nasz głos, i powiedzieli o Jezusie. I tak to bardzo nie pasowało do naszego życia i do tego, co my postrzegaliśmy jako sukces i szczęście. Ale mój mąż pierwszy zawołał do tego Jezusa, że Go nie zna i że jeżeli to prawda, to musi Go poznać. Bo już tak dużo wie jak działa świat, wie jakie są prawidła, mamy tyle pieniędzy, więc dlaczego wewnątrz siebie tak naprawdę nie czujemy się szczęśliwi? I wy też biegniecie do przodu, myśląc, że będziecie szczęśliwi, że zapracujecie na to, że osiągniecie to i być może będziecie mieli sukces finansowy, tytuły naukowe i poklask w oczach innych ludzi, ale wewnątrz siebie, jak nie spotkacie Jezusa, nigdy nie poczujecie pełni. I mówię to do was z perspektywy człowieka, który był w takim samym miejscu. Nie byłam inna niż wy. W tej chwili moja inność polega na tym, że spotkałam Jezusa. I to jest możliwe dla was. Możliwe jest to dla was. Zawołajcie do Jezusa. Nawet jeżeli wewnątrz was podnosi się jakiś szyderczy śmiech, to zawołajcie do Niego, że jeżeli jest prawdziwy, to niech da wam się poznać. A wtedy nigdy więcej ani szyderczy uśmiech na twarzy, ani w waszej duszy nie zagości. I tak było z nami. Większość z was to ludzie, którzy startują do swojego życia. Spotkanie z Jezusem z niczego was nie okradnie, ubogaci wasze życie. Teraz, dzisiaj zawołajcie. Nie zatwardzajcie swojego serca. Nieważne, co myślicie. Zawołajcie, że chcecie Go poznać, bo On jest prawdą. Zawołajcie, że chcecie poznać tą prawdę. Nieważne, co teraz mówi do was wasza głowa. Nieważne, co mogą pomyśleć inni ludzie. Zawołajcie wtedy, kiedy będziecie sami i być może nikt nie będzie patrzył, bo może się wstydzicie przy innych. Ale gdy On się da wam poznać, gdy wy otworzycie swoje serce i podniesiecie głos, to spotkanie zmieni wasze życie i twoje też. Wiem, że teraz się śmiejesz i my się też tak śmialiśmy, ale gdy będziesz sam, powiedz do Niego, że się śmiejesz z tego, co słyszysz, że masz to w pogardzaniu, ale jeżeli to jest prawda, niech da ci się poznać. To zmieni twoje życie i wtedy podejmiesz decyzję.